Znajdujemy się na sali wystawienniczej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim i porozmawiamy o wystawie, która od dzisiaj jest dostępna dla zwiedzających. Janów Podlaski i okolice od I wojny światowej do czasów współczesnych. Zaprezentowane na pocztówkach. Tak, jest to prezentacja pocztówek i kart pocztowych, ale również kopert z kolekcji pana Tomasza Walaska. I myślę, że jest to fajny przekrój społeczny, który możemy obserwować na tych kartach pocztowych, które były wydawane, ponieważ pierwsze karty pocztowe były wydane w 1916 roku, które znajdują się na tej wystawie. Są to takie perełki. Oczywiście im starsze te karty, czyli z okresu I wojny światowej, z okresu II wojny światowej, z międzywojnia, to są one takimi rarytasami i ciekawostkami. Trochę o naszym darczyńcy nazwę to, tak? Chociaż na pewno te karty po okresie wystawowym wrócą do właściciela. Trochę o tym panu. Czy właśnie to jest tak, że jego hobby to zbieranie pocztówek, zbieranie starych zdjęć Janu Podlaski, właśnie tu wchodzi w grę? I dlaczego tak się zadziało, że akurat pan Tomasz trafił do nas? Tak, pana Tomasza poznałam 2 lata temu i w zasadzie już od roku był taki pomysł na zaprezentowanie tych kart pocztowych. Pan Tomasz kolekcjonuje pocztówki nie tylko dotyczące Janowa, okolic, Stadniny Koni, jakiegoś życia społecznego, ale również wiem, że ma w swoich zbiorach karty pocztowe dotyczące Białej Podlaskiej na przykład. Cieszę się, że taki człowiek trafił gdzieś tutaj do nas. Jak to w życiu bywa, wiele rzeczy jest takim przypadkiem i cenimy sobie te przypadki. No, potwierdza się powiedzenie, że najważniejsi są ludzie. No, my jeżeli z kimś rozmawiamy, jesteśmy otwarci na takie kontakty międzyludzkie, to właśnie owocują one później takimi wydarzeniami. Wystawa otwarta 20 marca i będzie otwarta do 21 kwietnia. Zapraszamy, tak? Oczywiście zapraszamy. Zapraszamy zarówno turystów, jak i osoby spoza naszej gminy, ale myślę, że jest to takim na pewno taką ciekawostką dla naszych mieszkańców. Bo my widzimy Janów Podlaski w dzisiejszej odsłonie. Nie pamiętamy tego, co było dawniej. I naprawdę proszę mi wierzyć, że przeglądając te karty, sama z ogromnym zaciekawieniem porównywałam, jak było kiedyś, jak jest teraz, że fajnie, że ktoś te karty wydał. Bo musimy pamiętać o tym, że te karty zostały jednak przez kogoś wydane. Czy przez Niemców w tym okresie wcześniejszym, czy też przez instytucje, czy przez Pocztę Polską, ale również przez osoby prywatne. Więc przekrój tych eksponatów jest bardzo duży i myślę, że interesujący. Janów ma to szczęście również, Janów Podlaski, że rzeczywiście jest dość znaną miejscowością ze sprawą Stadniny Koni, ale również otaczających Janów Podlaski okolic, terenów nadburzańskich, że rzeczywiście te karty pocztowe są wydawane. Nawet współcześnie, pani dyrektor, również te karty współczesne są. Tak, są. Nawet Ośrodek Kultury wydał taki zeszycik, można powiedzieć, 12 kart pocztowych, które przedstawiają zarówno tutaj i architekturę Janowa Podlaskiego, jak i tereny nadburzańskie. Janów Podlaski jest taką perełką architektoniczną południowego Podlasia. No, był kiedyś miastem, więc ta zabudowa architektoniczna też jest bardzo ciekawa. Posiada wiele zabytków, więc dla fotografów, dla malarzy jest to bardzo interesujący temat. Poza tym Podlaski Przełom Bugu, park krajobrazowy, nienaruszone tereny, zabezpieczone ekologicznie, prawem, i to robi naprawdę ogromne wrażenie. No i rzeka Bug, jedyna nieuregulowana rzeka w Europie tej wielkości, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo bogaty materiał dla artystów, aby tworzyć. Ciekawostka. Publikując zaproszenia tą wystawę na portalu Radia Wiper, już odezwała się jedna z czytelniczek, bodajże mieszkanka śląska, i napisała
Krótko, ale zwięźle na temat. Ma podobne bądź też stare karty z Janowa Podlaskiego w swoich zbiorach. Co by Pani radziła takim osobom, żeby się zgłosili do gminnego centrum? Gminne centrum zrobi jakieś fotokopie tych kart, zwróci właścicielom, zbieramy tego typu materiały? Będziemy zbierać różnego rodzaju materiały, ponieważ chcemy rozszerzyć działalność wystawienniczą Ośrodka Kultury i stworzyć takie mini muzeum. Więc będziemy na pewno za jakiś czas do Państwa zwracać się o przekazanie takich eksponatów w formie darowizny Ośrodkowi Kultury. Będą Państwo razem z nami współtworzyli tą właśnie szeroką działalność wystawienniczą, ponieważ nasz teren jest bardzo bogaty kulturowo. Więc jeżeli ktoś z Państwa będzie miał takie karty, na przykład i ma ich nie wiem, posiada je w trzech egzemplarzach, w kilku egzemplarzach, chciałby nam odstąpić, my bardzo chętnie przyjmiemy od Państwa taką darowiznę. Oczywiście będzie to formalnie, gdzie będzie się to działo formalnie, więc Państwo nie muszą się obawiać, że te eksponaty gdzieś zaginą, ponieważ one będą wpisane do księgi inwentarzowej, Państwo otrzymają protokół zdawczo-odbiorczy i będą nadane numery. Ciężko będzie to też usunąć z naszego inwentarza, więc naprawdę będą, zbiory nasze będą zabezpieczone formalnie, nie muszą się Państwo tego obawiać. No i oczywiście, jeżeli chodzi o wykonanie kopii, też istnieje taka możliwość i jak najbardziej, jeżeli chcieliby się Państwo podzielić z nami takimi zbiorami, zapraszam do współpracy. No i oczywiście też możemy porozmawiać o ewentualnej wystawie, bo to, że teraz w tej chwili jest to wystawa ze zbiorów kolekcjonerskich Pana Tomasza, nie znaczy, że nie możemy współpracować z innymi osobami. Także zachęcam naprawdę do odzywania się do nas, zachęcam do współpracy ze środkiem. I tymczasem zapraszamy do obejrzenia wystawy pocztówek. Tak, zapraszamy do obejrzenia wystawy pocztówek, kart pocztowych. No na pewno są tutaj takie rarytasy jak karta pocztowa z bandosem, czyli ogierem czystej krwi arabskiej, niezapomnianym. Na pewno jest też most wiszący z Janowa do Wołczyna. Więc myślę, że tak, takie perełki, o których naprawdę w dzisiejszych czasach nikt nie pamięta. No i oczywiście są nasze piękne zabytki, Bazylika pod wezwaniem Świętej Trójcy, czy też Kościół Świętego Jana Chrzciciela. Reszty nie zdradzę, zapraszam. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you.